Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem Wszechnicy jest pani Krystyna Naszkowska. Pani Krystyna Naszkowska zajmuje się rolnictwem, jest wybitną publicystką, która zajmuje się tym chyba od lat, prawda? Od początku istnienia Gazety Wyborczej? Od 89 roku. O, no to właśnie. No to bardzo długo. I chciałem pani zapytać, czy pamięta pani te wszystkie obawy, jakie dotyczyły rolnictwa u nas i rolników, jakie były wokół wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. A może wcześniej, właściwie trudno, nie pamiętam tego, co się wydarzyło z rolnictwem po 89 roku czy w Polsce. Czy to były jakieś takie znaczące wydarzenia, zanim wstąpiliśmy do Unii? Czy... No, były znaczące wydarzenia. Po pierwsze upadły PGR-y. Tak. I majątek tych PGR-ów, one były różne, były jedne, ale nie wszystkie były fatalne. Niektóre były nawet bardzo dobre. Były na przykład gospodarstwa, które miały świetne rasy krów, wysoką mleczność i dawały. No, tu się zgadzamy. To upadło, wszystkie upadły, zostały ten majątek w dużej części zmarnowany, tak to powiedzmy, bo na wypłatę dla pracowników i tak dalej sprzedawano te krowy, sprzedawano ten sprzęt, i to musiało upaść. Wspominam to dlatego między innymi, że w momencie jak wchodziliśmy do Unii, nie wiem czy pan pamięta, była straszna awantura właśnie o mleko. Pamiętam. Do dziś to się wspomina, niedawno, parę dni chyba nawet, nie tygodni, ale dni temu, ciągle słyszałam z ust chyba posłów lewicy takie uwagi, że przez głupie mleko omal nie opóźniło się nasze wejście do Unii, albo w ogóle nie zostało stracone, bo PSL się upierał przy jakichś kwotach mlecznych, do ostatniej chwili walczył. Otóż walczył i słusznie, dlatego że w momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii w 2003, to polskie mleczarstwo po tej zapaści, po upadku PGR-ów, dopiero zaczynało się odradzać powoli i myśmy mieli niezwykle niską produkcję mleka, a wchodząc do Unii, Unia wtedy dawała kwoty mleczne i chciała je, a jeszcze do tego były 2 czy 3 lata jakiejś suszy potwornej, więc dodatkowo jeszcze było źle i chciała nam dać średnią z tych 3 lat. To, co to oznaczało dla nas? To oznaczało kompletne zamurowanie rozwoju produkcji mleczarskiej właśnie na tym poziomie, jaką w tamtym momencie mieliśmy. PSL tymczasem, który, co by nie gadać, wtedy przynajmniej był dobrym reprezentantem interesów rolników i wiedział, co się dzieje, zdawał sobie sprawę, że rolnicy już zaczynają z takich programów przedakcesyjnych brać pożyczki na odnowienie tego mleczarstwa. No, cała Piątnica i ten region, przecież tak, ja pamiętam, tak, to były tak, ogromne tak, programy. Mleczarnie zaczynały się odbudowywać. Mhm. Rolnicy dostawali pieniądze poprzez mleczarnie na budowę obór, na odnawianie stad i że to się rozkręca i że po prostu za chwilę, za 2-3 lata po wejściu do Unii się okaże, że my nie mamy, to nie ma racji bytu, więc oni walczyli straszliwie, żeby nie zamrozić na tym poziomie, na jakim byliśmy. Wtedy jeszcze były kwoty. No więc jak ja sobie to teraz wspominam, to uważam, że dzięki Kalinowskiemu, wicepremierowi Jarosławowi Kalinowskiemu, który wtedy był wicepremierem i wtedy on właśnie negocjował. Wie pani, już niedawno były takie wspomnienia, jak to, już nie pamiętam, czy to Tuszczyńskiego, tego naszego ambasadora, że on zobaczył taki widok, że chyba któryś z premierów Miller siedział na schodach i nad nim stał Kalinowski, który go, mówiąc tak popularnie, młotkował w sprawie tego mleka i dopłat. No przecież, tak, bo następny były dopłaty przecież, to jest inna kwestia, tak. A natomiast tu jeszcze był taki, oddajmy sprawiedliwość, Jerzy Plewa, wiceminister rolnictwa. No, to wybitny człowiek. Bardzo wiele mu Polska wieś zawdzięcza, tak. Chociaż pewnie nie pamięta tego nazwiska, nie zdaje sobie sprawy z tego. No Miller był wtedy wściekły na Kalinowskiego, bo on też chciał, żeby to on jako w tym momencie był premierem. No, więc oddajmy PSL-owi, opowiedzmy absolutnie, o tym, tak, bo absolutnie, Miller był tak, wściekły, tu mówi się, pani. Tu się absolutnie tak. Był wściekły. Ja pamiętam, brałam dość aktywny udział w tych zakulisowych rozmowach i pamiętam, jak to się toczyło. Lewica w ogóle nie rozumiała, o co chodzi, o co ten krzyk, jakiś litr mleka, po co to, na co. To nie chodziło o litr mleka, o to, że tam spadnie, tylko chodziło o przyszłość niezwykle prężnej gałęzi rolnictwa,
no, można powiedzieć, że mleczarstwo to jest taka elita wśród rolników. Tak. To jest niezwykle kosztowny przemysł, bardzo też dochodowy. No tak, ale jednocześnie elita, bo to muszą być wykształceni rolnicy, tak, dbający o rasy, o szczepienia, prawda, o krowy właściwie żywione, o higienę i tak dalej. I tak, żeby już postawić kropkę nad jej, to dzisiaj po tych latach możemy powiedzieć, że nasz przemysł mleczarski i nasze mleczarstwo w ogóle, bo także dotyczy obór, urządzeń w tych oborach, ras krów, to jest chyba najbardziej nowoczesny, nie wiem, nie tylko w Unii, ale nie wiem, czy nie na świecie, ponieważ myśmy wpompowali w to ogromne pieniądze i to jest naprawdę nieprawdopodobne. Jesteśmy największym na świecie producentem mleka w proszku na przykład, prawda? No w ogóle 40 chyba procent całej produkcji eksportujemy, te nasze sery. Kto to kiedyś myślał, no, że tak, Polska będzie nawet konkurowała z serami francuskimi? Ostatnio mi się zdarzyło rozmawiać z takim Chińczykiem, na którego wpadłem zupełnie przypadkiem. Chiny tu przysyłają co jakiś czas takie wycieczki swoich obywateli, dofinansowują to, żeby poznawali pewnie państwo szlak, prasa i szlaku. I on mi mówi, ale masz świetne mleko w proszku. O ten mówi, my się zabijamy o wasze mleko w Chinach. Nie, no naprawdę to jest ta branża, to jest, możemy być absolutnie dumni. Powiedziałam, chyba jesteśmy naprawdę najbardziej nowocześni na świecie w tym momencie. Naprawdę sobie fantastycznie dajemy radę. To są spadki i dołki, bo to mleko oczywiście raz jest tańsze, raz droższe. I mleczarze też potrafią narzekać. No, oczywiście, tak jak wszyscy, jak wszyscy rolnicy na całym świecie. Ja byłem byłem w Stanach na takim stypendium i były jakiś deszcz, grad spadł, bo już dawno jeszcze przed takimi wyraźnymi oznakami zmiany klimatu. I w tej Kalifornii były takie oranżerie, czyli drzewka z pomarańczami. I ten rolnik, farmer, który miał te oranżerie, tam spadł jakiś grad i te. I nagle ja zobaczyłem w tej Kalifornii na tle tych drzewek z pomarańczami polskiego chłopa rolnika, który młotkował polskie, tam swoje władze, że oni powinni prowadzić stan wyjątkowy, żeby mu dopłacić, pomóc i tak dalej, i tak dalej. I to więc wszyscy rolnicy na całym świecie. Wszyscy na całym świecie, bo wszyscy, można powiedzieć, są uzależnieni od tego czynnika pogodowego. Tak. I oni się starają, coś tam robią, orzą, sieją, nawożą i nagle, nagle nie ma tych zysków. I oni mówią, no to od tego mam rząd, od tego mam władzę, żeby mnie w tym momencie ratowała. Taka jest ich mentalność. To jest Francja, czy Polska, czy Ameryka. A z drugiej strony umówmy się, rolnictwo to ogólnie, czy popularnie mówiąc, strategiczna część gospodarki. Oczywiście. Tak? No, po to się je wszystkie kraje na świecie chyba dofinansowują z tego właśnie. No, z tego się wzięła wspólna polityka rolna, tak? Że to jest taka branża, że musimy być niezależni od produkcji żywności. To się stało po II wojnie światowej, prawda? Na tym to wszystko powstało, że musimy być niezależni. Potem zaczęły się kłopoty z nadprodukcją, ale to już nie będziemy wchodzili. Ja mam wrażenie, że nie wszyscy politycy w Polsce, bo wydaje mi się, że w krajach Unii jest o wiele lepiej, pod tym względem rozumieją to rolnictwo. Na przykład mam takie wrażenie, że na przykład nasza największa partia opozycyjna jakoś w ogóle stroni od czy mam rację? To jest tak, po pierwsze to jest dość trudne, a po drugie to jest bardzo obrona rolnictwa, wiem coś na ten temat z własnego doświadczenia, jest niezwykle niepopularna w większości elektoratów naszych partii. Jeżeli mówimy o największa partia opozycyjna, czy Platforma, absolutnie. Jeżeli ja napiszę jakikolwiek tekst w Gazecie Wyborczej, gdzie nawet nie bronię rolników, tylko próbuję coś pokazać, że na przykład coś się stało złego i ich dochody w tym roku są bardzo zagrożone, to pod tym prawie nigdy nie ma komentarzy współczujących czy pozytywnych. Są komentarze i dobrze im tak, albo chłop zawsze będzie narzekał, nie płacą składek, a narzekają, dostają, chciałbym mieć takie dopłaty, niech oni się uspokoją i nie jęczą. Generalnie jest taka opinia o rolnikach, że właśnie ciągle płaczą, dostają za darmo mnóstwo rzeczy, których inni nie dostają, a jeszcze do tego popierają nie nas, tylko innych. Dobrze, to od razu tutaj sobie przypomnijmy dane, które mam przed sobą ściągnięte, że z tych 1,5 miliona gospodarstw, tak,
450 tysięcy osiąga dochód na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Żebyśmy tak powiedzieli, jaki jest. A reszta, tych milion gospodarstw, no to one są, jakaś znaczna część ich jest w ogóle... Ja myślę, że te tysiące, znaczy, oczywiście, nie ma 1,5 miliona, już jest troszeczkę mniej biorących dopłaty. Tak. Z tego raportu najnowszego Polska Wieś 2020 pod redakcją Wilkina, to jest, wynika z tego, że 80% tych biorących dopłaty w ogóle niczego nie produkuje. 80%. No, znaczy oni mają, są właścicielami. Są właścicielami, dostają albo dopłaty, albo to wydzierżawiają po cichu, albo nic nie robią, czas, za jakiś czas przyjadą tam, zaorzą muszą coś zrobić, tam, żeby utrzymać ale to jest pic na wodę, fotomontaż, jak to się mówi, tak? Nie produkują, krótko mówiąc, nie produkują. Robią coś, żeby dostać dopłatę, ale nie po to, żeby sprzedać z tego jakąkolwiek żywność. Tak naprawdę liczy się, że mamy około 300 tysięcy gospodarstw, które w ogóle cokolwiek porządnego produkują, a ze 100 tysięcy to są dopiero te, które naprawdę zarabiają i zarabiają tak, żeby inwestować. Bo na tym to polega, tak? Że rolnik zarabia, musi się utrzymać, ale musi też mieć kapitał, żeby właśnie wymienić jedną maszynę na drugą, kupić nawozy, kupić środki ochrony, ale przede wszystkim właśnie zmodernizować oborę czy chlewnię. Mhm. Musi mieć kapitał na inwestycje i to jest te 100 tysięcy. To jest w ogóle, no to jest żart. No jeżeli zaczynamy rozmawiać o naszej, nie wiem, czy to jest moment na rozmowę o polityce. Zawsze jest o naszej polityce rolnej, tak, nie polityce, tak, polityce już rolnej. No to to jest to nasze nieszczęście, bo ja powiem tak. Czyli nasze nieszczęście jest co? To, że mamy te 100 tysięcy produkujących gospodarstw, które pani wspomniała? Zaraz powiem. Wejście do Unii, no wiadomo, że wieś najwięcej ze wszystkich skorzy. Tak mówiono przedtem, że tak będzie i tak się faktycznie stało. To jest ta grupa mieszkańców wsi, mówię tu wszystkich mieszkańców wsi, a zwłaszcza rolników, najbardziej skorzystała na wejściu do Unii. Oni zresztą notabene najbardziej stracą, jakbyśmy przypadkiem wyszli z Unii. Oni niezwykle skorzystali. Do tego dojdziemy za chwilę. Wieś i rolnictwo się zmieniło bardzo. To znaczy to rolnictwo produkcyjne. Jak powiedziałam, staliśmy się niezwykle nowocześni. Nie tylko to mleczarstwo. Drobiarstwo, proszę bardzo, jesteśmy numer jeden w Unii. Wchodząc, jak w 2003 roku, jak wchodziliśmy, to nasze drobiarstwo było pod koniec drugiej dziesiątki, chyba 17 albo 18 miejsce. Jesteśmy numer jeden. Sadownictwo. Dzięki pieniądzom unijnym wymieniono odmiany, stare na nowe połączono. Mleczarstwo. No, w sadownictwie były podstawy, bo przecież były, tak, był profesor Pieniążek i jednak. W 2003 jeszcze byliśmy importerem netto. Od 2004 jesteśmy eksporterem netto żywności i to w tempie 10% rocznie rośnie. Nikomu tak nie rośnie, więc to się niezwykle rozwinęło. Jasne. Niezwykle rozwinęło dzięki Unii, tak? I dzięki pieniądzom unijnym. Zmieniła się wieś, bo infrastruktura, ale dzięki otwarciu rynkom też, tak? Nie tylko dzięki... No, dzięki wejściu do Unii. Unii, to, tak. Nie mówię, że dopłatom, dzięki wejściu do Unii. I pieniądzom, tak. Znaczy jedno i drugie. I pieniądze, ale przede wszystkim ten rynek. Natomiast to... W tym momencie nastąpił, jak ja nazywam, taki, no nie wiem, grzech pierworodny, powiedzmy. W tym momencie, znaczy... Wchodzenia do Unii, tak, że dostaliśmy dopłaty do hektara. To było politycznie motywowane. Tego chciała też Unia, która obawiała się znowu dochodzenia do produkcji, ale też nasi politycy dzięki temu kupili wieś. Powiedzieli każdemu rolnikowi, dostaniesz pieniądze. Tak. I z poparcia chyba... No, w 2003 większość rolników była przeciwna, a w 2018 89% jest zwolennikami Unii, więc skok nastąpił gwałtowny. Dzięki temu, ale to sprawiło, wracamy do tego, do tej struktury, że została zamrożona w dużej części struktura rolna. Nasza struktura rolna jest bardzo zła dla rozwoju produkcji żywności. Gorszą ma chyba tylko Rumunia. Tak. Albo podobną, no w każdym razie. Tak wygląda na no tak źle, nie ma żaden inny kraj. No. To jest jeden, że od razu te dopłaty, to one zamroziły ten przepływ ziemi i nie pozwalały na to, bo wszyscy trzymali hektary, bo do tego jest dopłata, no prawda? Po co mam sprzedawać? Hektary to portfel. No. Tak, dokładnie. A jeszcze biorą często pieniądze za dzierżawę, po cichu. Po cichu, tak. Tak, więc dodatkowe pieniądze. No i jeszcze tak, jak chodzi o rodzinie, tam jakieś członkowie rodziny biorą pewnie
No 500 plus to każdy, ale, ale pewnie... Tak. No i na to wchodzi polityka już przez duże P, już nie rolna, tylko taka polityka, która sprawia, że partie polityczne chcą utrzymania tej struktury w dużej części. Dlatego, że ci rolnicy głosują na partię, która wygrywa wybory. Tak, się mówi. Tak. Kto nam da zachować te benefity, to będzie nasz, to jest nasz. Tak. Wobec czego stąd już PSL, za rządów PO-PSL, wydał wojnę dużym rolnikom, tak można powiedzieć, i wymyślili sobie, że polski rolnik to jest taki, co ma 30 hektarów. A PiS to twórczo rozwija i kontynuuje. Przecież jest to absurd. I to jest absurd. Bo po prostu 30 hektarów dzisiaj to jest, zwłaszcza w tym naszej strefie klimatycznej i przy tych glebach, to po prostu jest nie... Ale to jest obudowane ideologią klimatyczną i taki, że jako gospodarstwa będziemy mieli, będziemy zdrową żywność i wszyscy będą się jedna skupić. No tak, ale, i tak, i tak, no, ale dalej, i tak dalej. Powiedzmy sobie, że to nie wytrzymuje krytyki, dlatego że... Ekonomicznej krytyki nie wytrzymuje, ale kogo obchodzi ekonomiczna krytyka? No tak, ale nawet jakbyśmy mieli, mówi się o tym Polskim Ładzie, tak, gdzie tam się zakłada, prawda, że zmniejszymy ilość nawozów, zmniejszymy pestycydy, zmniejszymy 10, o ile dobrze pamiętam, jakaś część gruntów będzie wyłączona, odłogowana. No to jak 30-hektarowy rolnik może będzie mógł temu podołać? Przecież... No bo już rozumiem, jak jest 200 hektarów, to już znaczy, jakoś... Zielony Ład to jest jeszcze inne zagadnienie. Nie wiem, jaką pan ma wiedzę. Moja wiedza jest taka, że nasz rząd nie ma żadnych szczegółów na ten temat. Są ogólne zalecenia, tak. Prawda? Unia w tym Zielonym Ładzie zaleca chyba zmniejszenie pestycydów od po 2023 o 50%, a nawozów o 30%. Tak. Ale zdaje się, że każdy kraj ma dużą tutaj swobodę. My dużo mniej zużywamy niż kraje zachodnie, więc o ile nam chcą zmniejszyć, nie sposób się dowiedzieć. Mhm. Ile będzie, nie wiadomo. Mhm. Natomiast co to może spowodować? Według właśnie Kopa-Kodzeki to spowoduje spadek na przykład plonu zbóż do 50% nawet. Mhm. Średnio w Unii, tak, oni tylko między 30 a 50%. Czyli to będzie spadek plonów absolutny, to będzie automatycznie wzrost kosztów. Mhm. I co to oznacza? Nie wiem, to ma być za 2 lata przecież. Mamy końcówkę 2021 roku już prawie. Zobaczymy, co do tego, jaka będzie ideologia, bo te liczby, które pani podaje, no to są zgodzące, tak? No, to, no właśnie, więc... To staniemy chyba na skraju samowystarczalności. No, ministra mamy takiego, no wyjątkowo powiedziałabym, niezainteresowanego tematem, którym się powinien zajmować, bo... No, nie ma żadnej informacji na temat jakichś propozycji, jak to rozwiązać, co zrobić. Ale czy zgodzi pani się ze mną, że to jest też kwestia tego, naszego istnienia w Unii Europejskiej? To znaczy, jeśli my mamy takie strukturę rolnictwa i takie problemy, że my powinniśmy tam być bardzo aktywni przy tych politykach, tak? Że nasza reprezentacja i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy nie wiem jak chyba, czy i organizacji rolniczych, tak? I nie wiem kogo jeszcze, powinna tam po prostu być na każdej dyskusji i wpływać na każdą dyskusję, zawierać sojusze. Mamy ministra, tylko komisarza do spraw rolnictwa. No ale wie pani, no, komisarz do spraw rolnictwa, to ja rozumiem, że on nie może być reprezentantem Polski, tak? Tak otwarcie i ściśle, no bo on musi reprezentować całą Unię i zbierać te interesy, prawda, i w pewnym sensie je godzić. No także nie miałbym tutaj pretensji do komisarza. No ja mam pretensje, ale bo to zaraz o tym powiem. Tak, ale rozumiem, że on ostatnio w Politico był bardzo duży artykuł jemu poświęcony, że on w zasadzie jest bardzo samotny tam. No to no dobrze, ale to już pomijmy ten. No więc nie jesteśmy aktywni w ogóle. Ale nie jesteśmy w ogóle, tak? Czyli w ogóle tam nie istniejemy, a zaczynamy mieć pretensje. I mam takie wrażenie, że po prostu to jest jakieś zaniedbanie strasznie, albo niemoc, tak? No, wie pan, co więcej, no, widzimy, co się dzieje.
coraz częściej słyszymy takie suflowane zdania ze strony partii rządzącej, że w zasadzie wyjście z Unii nie będzie żadną tragedią, gdybyśmy wyszli. No to jak jesteśmy przy welnictwie, to skupmy się na tym, prawda? No bo jak patrzymy na traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, to jest cały dział, wspólna polityka rolna, i mówi o to. No to powiedzmy, wyobraźmy sobie, że ta decyzja już zapadła i wyszliśmy z Unii. Teraz co się dzieje? To jest katastrofa. Co się dzieje z Polską? To jest dla nas jest katastrofa. Zapowiedziałabym, że wrześnie winiątek będzie. Bo? No, po pierwsze, chyba najważniejsze, to jednak jest, tracimy dostęp do tego rynku. To, co powiedziałam na początku o tym eksporcie nieprawdopodobnym, o tym rozbuchaniu tych produkcji naszego przemysłu całego rolno-spożywczego, skąd się wzięło? No z tego, że mamy rynek unijny. 80% tego eksportu trafia na rynek unijny. To jeszcze sobie powiedzmy, przypomnijmy tutaj, że Unia jest ze wszystkich stron otoczona barierą, znaczy jest, tak, jest tak, Unią celną, tak, tak, że nie ma... Tak. Że mamy 90% naszej produkcji wołowiny idzie, sprzedajemy na zachód, z tego 80% do Unii. Drób prawie 50%, wyrobów mleczarskich 40%. Jesteśmy największym producentem owoców miękkich, eksporterem pieczarek. No, co my z tym zrobimy? Znaczy ja myślę, pani powiem, co z tym zrobimy, jak mi kiedyś taki działacz lokalny, co prawda, mówił partii rządzącej, jak to co, no sprzedamy do Chin, a Rosja też od nas kupi. No tak, tak, tak. No to właśnie to jest tak mały, ja się to, sobie wyobrażam. Tak, mały ja się sobie wyobrażam, więc od razu powiedzmy, Rosja ma swoje nadwyżki żywnościowe, jest eksporterem żywności, coraz szybciej ta Unia następuje. Chińczycy inwestują w rolnictwo. 400 tam chyba miliardów ostatnio w rozwój rolnictwa zainwestowali, także niedługo... I oni inwestują bardzo mądrze. Tak. Czyli biorą na przykład, kupują rasy świń, maciory, które rozmnażają u siebie, a nie tylko warchlaki, które będą tuczyć i sprzedawać. To jest jeszcze jedna kwestia. Zaraz do tego wrócimy, bo to jest bardzo ciekawie. Ale wróćmy jeszcze, wyobraźmy sobie ten... A po drugie jest kwestia cen. Cen. No przecież Rosjanie nie zapłacą za ser tyle, ile zapłacą Niemcy po drugiej stronie. No przecież to jest zupełnie co innego. Potem tam też nie mamy tak, no też są różne cła, ograniczenia. Widzimy, co się stało, na przykład ptasia grypa i już Chińczycy zamykają granice dla drobiu. Dużej części upychamy ten drób jednak w Unii, dlatego że Unia zgadza się na wyjęcie. I Chińczyków nic nie obchodzi, że nasi producenci. Nie. A Unii obchodzi, czy nasi producenci. To jest w ogóle myślenie jakieś absurdalne. Ja myślę, że po pierwsze zamykają się te rynki i w tym momencie mamy rozbuchaną produkcję. Jak powiedziałam, drobiarstwo jest największym producentem i eksporterem w Unii. Ceny lecą na łeb na szyję w kraju natychmiast. I nie ma perspektywy, co dalej, wobec czego absolutnie to się zaczyna zamykać. Cała produkcja się zamyka, co będą bankructwa absolutne. Z kolei zboża. Nie wygramy z Rosją czy z Ukrainą, która bez takich nakładów, dzięki swoim warunkom klimatycznym i glebowym, co jest coraz lepszym, bo się ociepla, bije nas na głowę. My musimy dużo inwestować w nasze zboże, żeby mieć takie plony, jakie ma Ukraina, która nie będzie takich inwestycji ponosiła. No, jeszcze wiele rzeczy będzie szło swoim trybem, bo mamy, jak powiedziałam, dość nowoczesny przemysł rolno-spożywczy. Rolnicy inwestowali, ci producenci, w maszyny, w obory, urządzenia. Ale już nie będzie pieniędzy na odnowienie tego parku maszynowego, tych urządzeń, tych nowych ras krów. Już nikt tego nie dokupi. To się zacznie wszystko niszczyć powoli. To jest samego tego zamknięcia granicy. Tak. To jest ogromny cios. Ale druga, no są dopłaty. Tak. Czy da rząd polski? To może. No nie, wystąpienie z Unii, tylko umówmy się, że wpłynie też na nasz budżet i możliwości finansowania różnych programów socjalnych. No. Czyli dopłat też, no, tak? No, no właśnie. Ale też jeszcze trzecia rzecz. W rozwoju takiej produkcji, każdej produkcji, ale rolniczej wyjątkowo, bardzo ważne jest takie poczucie bezpieczeństwa, czyli które wynika ze stabilizacji rynku.
Czyli wiemy, jak jest i jak będzie za rok, za dwa, za trzy, spodziewamy się. No, pogoda nam zawsze może spłatać figla. Ale jeżeli wiemy, że na przykład Unia ma systemy wsparcia do chociażby do tego mleka w proszku, że go skupuje i eksportuje do Afryki z dopłatami, no to rolnicy produkują. Wiedzą, że teraz jest gorsza trochę cena, ale ona jest zagwarantowana na to minimum płacalności. Wyjście z Unii całkowicie nam zaburzy to poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Z tego też rolnicy sobie... No ci, co mówią, a są tacy, co mówią, że Unia nam narzuca, że ograniczenia wprowadza, boją się tego, ci, co wiedzą o tym Zielonym Ładzie, to się tego boją, uważają, że pukają się w głowę, że Unia wymyśla jakieś wariactwa. Oczywiście nie ze wszystkim się zgadzam, co Unia wymyśla, muszę przyznać. Nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje i co może się wydarzyć. Ale powiem tak, to jest tak wielka katastrofa, że chociaż wiem, że dla polityków liczy się polityka, to jest tutaj coś, co przemawia za tym, że do tego może nie dojść. A mianowicie właśnie te 80% biorących dopłaty, którzy niczego nie produkują, ale w dużej części głosują na tych, co im dają te dopłaty. I coś by się stało, gdyby nagle mieli dostać. Tu rząd będzie miał duży orzech do zgryzienia, musiałby wymyślić jakiś mechanizm. Może to oczywiście zrobić i wymyślić, żeby tym, co nie produkują, jakoś to zrekompensować. Bo oni są elektoratem. Oni są elektoratem, oni ich rodziny. Z tym się trzeba liczyć. Nie z tym, że gorzej będzie Kowalskiemu, który ma fantastyczną oborę pełną dobrych krów. No bo rozumiemy, że on sobie krowy sprzeda, jakoś sobie będzie... Jakoś sobie poradzi. Musi sobie dać radę i tyle. Czy coś jeszcze mamy tutaj, jeśli chodzi o wyjście Unii i rolnictwo? Czy, no, bo mówiliśmy o rynkach, o tym, że produkcja się zawali, no to nie sprzedamy tego mleka, które... Tej wołowiny. Będzie natychmiast zacznie wyrzynanie się tych krów i będziemy mieli tanią wołowinę. Konsumenci się przez chwilę ucieszą. No tak, tak przez będzie. Ucieszymy, tylko że co będzie dalej? Co będzie dalej? Wszystko, co sprowadzane z Unii, będzie też objęte przecież tymi. No, chcemy się cofnąć do lat 70. No, tak ja to widzę. No tak, widzę. Nie, absolutna rzeź niewiniątek będzie. Proszę pani, wspomniała pani tutaj, tak padło w tej naszej rozmowie o tym chów nakładczy, czyli o tych prosiakach sprowadzanych z Unii. No i to zatrzymajmy się nad tym na chwilkę. Czy to jest tak, że to jest dla polskich rolników źle, że ci Duńczycy nam przysyłają te prosięta, żeby tu rosły, a potem, rozumiem, wyprawiają te świnie albo mięso, no chyba? Nie, to nie jest źle, tylko być może, no trzeba to wziąć ołówek i policzyć. Tak. Być może dużo bardziej, znaczy jedna rzecz, że następuje wymiana ras. My jesteśmy niezwykle dumni z naszej tam z Wisłuchej, jakiejś białej, czy już nie pamiętam tych nas, tych ras. I oczywiście to jest inna dziedzina, że ktoś miał maciory, prosięta hodował i te prosięta sprzedawał. Tego kogoś nie ma, bo taniej się opłaca sprowadzić z Danii, odhodować i sprzedać. No, ci rolnicy, którzy hodują tuczniki, po prostu też kalkulują. Wobec czego nie opłaca im się brać od tych. To nie jest dla nas, to nie jest żadna tragedia. Natomiast rzeczywiście zmienia się jakby rodzaj mięsa wieprzowego, jaki widujemy w sklepach. Ono jest już trochę inne, nie ma tego, do jakiego tam byliśmy w tych 70-tych latach przyzwyczajeni, bo się zmieniły rasy, one jest trochę inaczej chowane. No i nie ma tej grupy rolników, która na tym też zarabiała, tych hodujących prosięta. To się skończyło. W tym sensie jest to złe dla nich, ale ja nie widzę nic złego w tym, że się rolnicy często to bardzo krytykują, ten właśnie chów nakładczy. No nie, bo ja rozumiem, że tym mówią, prawda, że ta wartość jakaś dodana im znika, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale jak mówię, to trzeba by policzyć. Się to bardziej po prostu opłaca sprowadzić bez problemu. I duże partie, bo Dania jest, jak pan wie, niewiarygodną potęgą świńską. No, tak. Więcej świń niż ludzi. Wobec czego przychodzi to, co się liczy, zwłaszcza dla dużych odbiorców i dla dużych zakładów mięsnych, chcą mieć jednorodny produkt. Te świnie z Danii są takim jednorodnym produktem, wobec czego ten, co je sprowadza i potem sprzedaje do zakładów mięsnych,
nie ma problemu ze sprzedażą. Nie ma tak, że 20 prosiaków jest takich, a 20 śmakich. No, tylko to jest jednolity towar, że tak powiem. No to jak jesteśmy przy... mówiliśmy o Dewabiu i o trzodzie chlewnej, to chciałbym panią zapytać, jak pani zdaniem, jak pani to widzi, jak rząd sobie radzi z ptasią grypą, a przede wszystkim z ASF-em? Bo i tutaj zrobię taki króciutki wstęp, bo ja mam takie w oczach taki, czy pamiętam taki, jak ASF się pojawił, były wyznaczone pierwsze strefy te ochronne, sanitarne, wyznaczył je lekarz weterynarii, ten główny. No i potem już, nie chcę mówić, kto był ministrem, ten lekarz wyleciał, tak, i za to, że te strefy były takie duże. Tak. No a potem się chyba ta wylewała i jesteśmy dzisiaj. Tak. Na pytanie, jak sobie rząd radzi, odpowiem, że rząd sobie nie radzi. Mógłby sobie radzić lepiej. Po pierwsze, popełnił na początku to, co pan powiedział. Pierwszy błąd. Było lekceważenie, moim zdaniem. Czyli powiedzmy sobie, niedocenienie niebezpieczeństwa. Powiedziałabym nawet więcej. No tak, niedocenienie niebezpieczeństwa, ale też kierowanie się bardziej polityką. Ponieważ to wybuchło na wschodzie kraju, gdzie są na Podlasiu, potem Lubelszczyzna, gdzie są małe gospodarstwa, czyli tam było 5 świń w gospodarstwie, drobni rolnicy to mieli, no to rząd nie chciał się narażać, minister rolnictwa, którego nazwiska nie wymieniamy, nie chciał się narażać tym rolnikom. Wobec czego bojkotował to, co lekarz weterynarii zalecał. I właściwie już w tym momencie chyba nasza władza poszła trochę na wojnę z weterynarią i to jest kolejna już poważna sprawa, jak mówimy, co mógł zrobić lepiej. No mógł zrobić lepiej. Sytuacja jest teraz taka, że lekarze weterynarii, jest ich w ogóle bardzo mało w tej państwowej służbie, tam dwóch na powiat. No jak oni mogą tego dopilnować? To jest w ogóle niemożliwe. Niemożliwe jest, tak. Mało zdarzają. Jeśli mogę pani przerwać, to na przykład ja mieszkam 80 km od Warszawy i na rynku handel pasientami jest nagminny. No proszę. I wie pani, no po prostu ja nawet kiedyś poszedłem pogadany, a co pan tu widział, jakiegoś ASF-a tutaj? Czy widział pan koronawirusa? No mniej więcej, tak. Przepraszam. To jest tak. Po pierwsze, poszedł na wojnę z weterynarią, zamiast ją wspomagać tutaj i dofinansować. No. To raz. Po drugie, wręcz powiedział rolnikom, że ta bioasekuracja to jest... Bullshit. Wymysł jakiś tam, mądrali, nie trzeba, tak. Więc nikt tego nie przestrzegał, tej bioasekuracji. I to się po prostu zaczęło rozlewać. Trzecia sprawa, najbardziej może kontrowersyjna, to jest walka z tymi dzikami. To jest tak, że minister rolnictwa mówi jedno, a minister ochrony środowiska drugie. I jemu podlega odstrzał dzików, a nie ministrowi rolnictwa. Więc jeden pisze pismo do drugiego, tamten odpowiada, zależnie od tego, jak się układają różne sympatie. Dużo dzików odstrzelili, to powiedzmy sobie, prawda, No ale z drugiej strony ten wirus ma to do siebie, że on do mojego ogródka wchodzą, jak wchodziły. Naprawdę? Tak. Ale w Warszawie. No pod Warszawą. Pod Warszawą. Pod Warszawą. No ale dziki już przeszły Wisłę. Przecież no już są po drugiej stronie. Przeszły, to było wiadomo, no, że tak, przejdą. To jest dopiero... U mnie w okolicy jest zdecydowanie mniej, to jest rzadkość. Tak? Tak, to jest. W każdym razie u mnie nie, ciągle łatam ogrodzenie. Dobrze, ale w każdym razie wróćmy do tego, stwierdziliśmy, że tutaj jest dużo do zrobienia, tak? Po pierwsze, nikt nie chciał się rolnikom narażać, tak wprost powiedzieć, nie dbacie, musicie, lub też, są różne metody walki z ASF-em, tak? Można było zrobić to, co i tak się teraz dzieje, czyli trzeba było może metoda hiszpańska na początku wybić w tych małych gospodarstwach te świnie, żeby zahamować ten łańcuch, przerwać ten łańcuch roznoszenia. I odstrzał dzików. Tego nie zrobiono, przeciwnie, mówiono, dajcie sobie spokój. Weterynarz oszalał, że wam każe tutaj jakieś maty, jakieś ogrodzenie, jakieś płoty, to w ogóle nie ma żadnego sensu. I nie dofinansowało się weterynarii. Weterynarze są też obrażeni na cały świat, wszystko na nich teraz spada, a właściwie nic.
nie dano im narzędzi do walki. Ja chciałem tylko, jak już o tym mówimy, jesteśmy w Fundacji Wspomagania Wsi i mamy taki portal Witryna Wiejska i chciałem w celu edukacyjnym zrobić taki cykl takich nagrań z powiatowym lekarzem w Warszawie. I on odmówił. Ja mówię, dlaczego pan odmawia? Bo mi nie wolno, zakazał mi minister, czy mój już po tych wszystkich zmianach lekarz, jakich wypowiadać się cokolwiek na temat ASF-u. No, tak. No, mi opadły ręce, muszę powiedzieć, prawda? No bo przecież ten człowiek jest na tyle świadomy, że jak on się prosi o edukację, no to on powie, tak? Co trzeba, tak? Że trzeba zrobić to, 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 nie chodzić do lasu, zmieniać buty, tak? Wchodzić w innych butach i ubraniu do chlewa, siadać na tej ławce, przekładać nogi, tak jak to się poleca i tak dalej, i tak dalej. A oni się bali po prostu, to samo. Tak, nie ma edukacji. Nie ma edukacji, nie ma też porządnych właściwie zakazów i egzekwowania tych zakazów. Mhm. No to mamy to, co mamy, no to po prostu sobie raz jest mniej, raz więcej. On nie jest jakiś w tej chwili straszliwie w wielkim natarciu, ten ASF, ale może być w każdej chwili. No musimy się nauczyć z nim żyć. To jest tak jak z koronawirusem, tak. No przyjdzie, w końcu zacznie siadać to siadać, wszystko. Potem się ożywi, no potem może się znowu ożywić, no, tak. No. Miejmy tylko nadzieję, że koronawirus nie będzie tak odporny. Tak. I taki zjadliwy, jak to się zaraźliwy, jak ASF, bo wtedy już lecimy to tak jest. A ptasia grypa? No to jest też cyklik. Nie, tutaj bym nie czepiała się za bardzo rządu. No to zwykle na jesieni czy na wiosnę, jak są te przyloty ptaków, no u nas nasze gęsi, kaczki. Nie, wiele też korników z kurczakami jest takich, że mają, są wybiegowe, wolnowybiegowe, bo rośnie moda na takie lepsze mięso i lepsze jaja. No i po prostu to jest kontakt, którego nie sposób uniknąć. Tak. I to oczywiście zaszkodziło branży, ale no, takie rzeczy się dzieją. Tu bym nie oskarżała specjalnie, że no, rząd się z tym godzi i nic nie robi, koniec. A jak powiedziałam, minister jest mało zainteresowany samą tematyką. Wyjątkowo. Dobrze, a w takim razie porozmawiajmy jeszcze o tym, o samorządzie rolniczym. Czy on się w ogóle jakoś objawia, czy w Polsce, czy... Moim zdaniem nie ma czegoś takiego. Jak to? No przecież nie ma czegoś takiego. Płacimy, jest ustawa, są izby no rolnicze. Tak, no i co one robią? Ja obserwowałem izby rolnicze, tam duńską, czy holenderską, no to, to są osoby, izby o... działające w dwóch kierunkach. Po pierwsze, no, mające wpływ na politykę taką, ale taką fachową, doradzającą właśnie o to, o czym mówimy w polityce rolnej. To są, one to są żarty, przepraszam. A z drugiej strony, to powiem, jeszcze na początku lat... mają ogromnie dużo komunikatów do rolników. Mówię, tego nie produkujcie, bo będzie tak. Znaczy rolnicy oczywiście podejmują sobie tam te decyzje, ale na następne dwa lata tego nie róbcie pożyczek, tam nie róbcie tego, bo będzie to, bo będzie to, bo takie są trendy światowe. Ja muszę powiedzieć, że tego, jeśli chodzi o nasze izby, to nie No właśnie nie mówię, widzę. Nie mamy izby. Nie no. mamy izby. No. Na początku lat 90. jeszcze to funkcjonowało. Ja to pamiętam. Ale to robili... było, bo jeszcze są ośrodki doradztwa rolniczego i niektóre to z też, nich... To też działało, tak. Tak, niektóre z nich są do dzisiaj no, w takich, nie wiem, odmianach i tam czegoś, to świetne. I na początku lat 90. pamiętam, no sam widziałem tych... Tych pracowników ośrodka z rolnikami, jak przyjeżdżali radzili, tak, pokazywali. Absolutnie. Teraz mamy te bele siana, to wtedy na przykład były takie pokazy zawijane w folię, tak? Czyli nie taki szan. No to widziałem to, sam z tym uczestniczyłem, to było wspaniałe. Mówili też o tym, o wodzie, jak się miały te krowy mleczne miały być, bo jeszcze nie było wszędzie wodociągów. Jak wie wodę, pan, ja a teraz nie wiem. Jeszcze za komuny. Do tego, na tą wieś, gdzie ja z kolei mam dom, to przyjeżdżał na takim skuterku taki pan i patrzył na pola i mówił, tu za dużo chwastów, to trzeba coś tam albo tamto zrobić. Nie ma już tego etatu, nie ma tego pana. Skończyło się. Natomiast są niektóre ośrodki doradztwa. Z tego co wiem, ja tu nie jestem za mocna. Natomiast wiem, że rolnicy mówią o niektórych ośrodkach, dobrze się wypowiadają, że działają. Natomiast jak izby, to nie znam rolnika, który by się dobrze wypowiedział o izbach, że to w ogóle jest ktoś... No ale oni wybierają przecież tych działaczy tam.
No to ktoś kogoś namawia, jak pani wspomniała o tej służbie, o tym agronomie, który przyjeżdża, to ja mam takiego znajomego, który w ogóle rzucił branżę IT i zajął się, odzyskał około 40 czy 50 hektarów gdzieś tam jako spółkę i zaczął uprawiać kalafiory i cebulę. No ma agronoma zatrudnionego, fachowego. I sąsiedzi też uprawiają cebulę. I ten agronom powiedział, w tym roku, tam jakieś były prognozy, cebulę sadzimy centymetr czy półtora centymetra niżej. Głębiej. Aha. I oni posadzili cebulę. No i rzeczywiście było sucho i tym sąsiadom ten wiatr wywiał ten... Aha. To nie jest agronom z izby, tylko on sobie prywatnie zatrudnił. Ale ja tylko mówię, jak ważne jest, prawda? Absolutnie, to jest ważne. I to jest zadanie dla izb rolniczych, tak, żeby był taki ktoś, prawda, którego oni mają pod ręką. Ale sam pan dał tu przykład izby, która zajęta jest bardziej polityką niż doradzaniem rolnikom. Znaczy, z tych izb widzimy na wszystkich konwentyklach z panem prezydentem i tak dalej. I zabierają głos także w sprawach politycznych przecież. No. Tak. Popierają, tak jest protesty, albo przeciwnie, nie popierają, mówią, że nie potrzeba. Mhm. To w takim razie jeszcze następny temat, jak już jesteśmy przy tym rolnictwie, no bo powiedzieliśmy sobie, że tu już o tej polityce rolnej, że ona wymaga przyjrzenia się i chyba odwagi też takiej politycznej. To jeszcze porozmawiamy sobie o rozwoju wsi, bo to jest trochę inne zagadnienie. Wieś się trochę zmieniła i ludziom, dużo. Tak, ale ludziom mówią tak, no to rolników, jak pojedziemy na wieś, no to powiedzmy sobie 100 mieszkańców, rolników jest 5, tak? No a reszta ma powiedziane przez politykę wiejską, czy wiejską i rolną, macie tutaj mieszkać na wsi, tak? Macie tutaj budować swoje domy, tu macie mieć dzieci i tak dalej. I teraz co się dzieje? No dzieje się to, że następuje konflikt pomiędzy tym rolnictwem a tymi mieszkańcami, no bo nagle... Bo im śmierdzi. I to nie jest przypadek, żebyśmy byli jasni, to nie jest przypadek tego, że przyjeżdżają ludzie z Warszawy i im śmierdzi, tak? Bo to jest tak, po prostu zaczyna być konflikt w zagospodarowaniu tej przestrzeni, no bo rolnik zaczyna uprawiać w inny sposób, to już nie jest obornik, tak? Rozsypywany na polach najczęściej, tu już są inne nawozy. To już są inne środki chemiczne. Te środki chemiczne potrafią uczulać dzieci, które tam mieszkają. No tak. No i co tu można z tym zrobić? Czy ta polityka jest... To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no, ci mieszkańcy tej wsi mają w pewnym sensie spore wyzwania, bo im dalej się mieszka od miejsca pracy, albo trzeba im dać pracę na miejscu, albo trzeba ich wozić gdzieś, tak? Albo pracować zdalnie. Żeby pracować zdalnie i mieć pracę na miejscu, to trzeba mieć bardzo dobre wykształcenie, prawda? No bo praca zdalna wymaga. No i nie wiem, czy mogłaby pani tutaj coś na ten temat powiedzieć, ale jak to rozwiązać? No bo w tej chwili mamy, ja widzę tak, że rząd mówi, no to cofnęliśmy reformę szkolną, tak? Te dzieci chodzą w jednym miejscu do szkoły podstawowej w tej miejscowości. Nigdzie już nie jadą nawet do tej miejscowości gminnej, gdzie było gimnazjum. Tak? Ci sami nauczyciele do 15 roku życia. I nie wiem, czy to jest dobrze. I czy to nie jest jakieś do zmiany? Nie wiem, jak można zmienić. Natomiast wydaje mi się, że to będzie cały czas szło w takim kierunku, w jakim idzie do tej pory. To znaczy, będzie ubywało tych rolników, którzy produkują. Oni już teraz mówią, prawda, jest pan, który ma jakiś mały kurnik, chciał sobie powiększyć i mówi, nie mogę dostać zgody, bo mi tu wszyscy sąsiedzi poszli do gminy i powiedzieli, że oni się nie zgadzają, bo z kurnika będzie smród. Mówi, to gdzie ja mam produkować ten drób, jeżeli nie na wsi? Jeżeli na wsi ludziom śmierdzi. Albo właśnie nie pozwalają na opryskiwanie, bo wiatr przenosi im tam do ich ogródków.
Więc idziemy w tę stronę, że rolników będzie ubywać. Mhm. Proszę zobaczyć, co się dzieje. No, na przykład centralny port lotniczy. Ile użytków rolnych wypadnie w tym momencie z uprawy? Ta okolica podwarszawska tutaj, to już nie jest to, to są albo pola leżące odłogiem, zamieniane cały czas na działki. Cały czas na działki to jest wszystko zamieniane. Wokół miast i miasteczek, kolejne budynki, wszyscy, każdy, kto ma domek z ogródkiem, to się na ziemiach rolnych robi. Więc będzie nam wypadała ziemia nadająca się do uprawy rolnej. W tym kierunku absolutnie idziemy. Mhm. Albo będzie zamieniana na właśnie takie rekreacyjne lub też nierekreacyjne budownictwo, albo na przemysłowe jakieś budowle. Nie wiem, jakie z tego jest wyjście. Unia i Polska w tym jakoś zakłada, że mamy aż za dużo tej żywności, że nie potrzebujemy jej tyle, mieliśmy kłopot z nadmiarem, możemy sobie sprowadzić. Dajmy szansę Afryce czy biednym krajom azjatyckim, niech oni produkują, my będziemy sobie sprowadzać. Mhm. No, ale... Tak teraz tłumaczy, między innymi, tak się tłumaczy prowadzenie tego Zielonego Ładu, że prawda, produkcja spadnie, wszyscy się z tym liczą po wprowadzeniu, ale jak będzie brakowało, to sprowadzimy. No to, co rolników oburza i co im się nie podoba, to jest to, mówią, dobrze, nam się stawia niezwykle wysokie wymagania, ale to, co się sprowadzi z Tajlandii, to mięso, czy ktoś będzie je badał z Brazylii, z Argentyny? Oni, nikt nie wchodzi w to, w jakich warunkach to jest uprawiane. Jakie standardy są tam prowadzone. Więc będziemy, nam się podnosi bariery tak, że nam się ogranicza produkcję. Widocznie rolnicy nie są tak potrzebni. Unia myśli, że będzie sprowadzała żywność z zewnątrz. Ja nie jestem w stanie ocenić, czy ta polityka czym się może zakończyć? Mhm. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć. No, trudno to przewidzieć. Wróćmy do takiego tego tematu jak zmiany klimatyczne. Czy tutaj też jest coś do przemyślenia i do zrobienia, już pomijając prawda, Zielony Ład, ale tak w ogóle. No, wszystko wskazuje na to, że lobby rolnicze przegrywa z lobby, no, jak oni to nazywają, ekoterrorystami. W każdym razie ograniczenia, coraz częściej czytam, słyszę oskarżenia pod adresem rolnictwa, że rolnictwo odpowiada za zmiany klimatu. Bez przerwy to słyszę. No, chociaż dane nawet europejskie są takie, że za emisję gazów cieplarnianych całe rolnictwo odpowiada w 8,6% chyba, a transport 26%. Mhm. Ale nie mówi się o tym, żeby gwałtownie zmienić transport. Mówi się o tym, że trzeba zlikwidować i cały czas tym, że jedna krowa to tyle i tyle i że nie ma sensu, można rośnie ruch antymięsny, jedzmy warzywa, a zamiast mięsa to nie jest nam potrzebne do życia. A jak strasznie produkcja zwierzęca zanieczyszcza atmosferę. Zanieczyszcza, ja nie mówię, że nie. To każda produkcja zanieczyszcza, warzywa każda, też. Tak, każda, no. Oczywiście. Natomiast to nie jest numer jeden wcale. A tak się robi coś z tego, że to jest, że rolnictwo to jest taki pierwszy do bicia. Mhm. I ciągle to słyszę takie. No nie, więc... Tak, ale czy tutaj nie jest też tak, że te wyzwania są takie, że ja mówię dla polskiej polityki rolnej, dla polskich rolników, że trzeba no, przygotowywać się na to, że będzie mniej wody, że będzie susza, że jakieś odmiany, ba. Że jakiś inny sposób upraw czy w ogóle... Ale zacznijmy od wody, no. Przecież my Polska pustynnieje, to się mówi od lat, no. I nikt nic z tym nie robi. Ale... Nic się z tym nie robi, kompletnie. Co można zrobić w takim razie? No jak to co? No chociażby już jeszcze Leper, jak był ministrem rolnictwa, to kiedy tak. To było? W 2005, 2006, tak? Powiedział, ma pomysł taki, system małej retencji. Proszę bardzo. No. Minęło 15 lat. Nic, to, kompletnie. No, wie pani, zmieniło się paru ministrów rolnictwa. Nikt nie mówi o żadnym systemie małej retencji. To ja tutaj muszę zabrać głos w tej bardzo sprawie, proszę. Bo nasza fundacja obecnie Wspomagania Wsi zajmowała się budową czy odnawianiem małych elektrowni wodnych. Mamy na swoim koncie no, ze 200, około 300 tych. Jaki jest tam problem? Znaczy mała retencja
po prostu nie jest rozwiązaniem, dlatego że coraz mniej wody dopływa. Małe cieki, małe rzeczki wysychają. I, a co jest rozwiązaniem w takim razie? No właśnie nie ma, tak? Ale nie wiem. No ale odmiany... jednak mamy czasami, no, w tym roku chociażby, jakie nieprawdopodobne opady były na południu. Tam tak. żniwa nie zostały przeprowadzone, tak. bo tak lało. Groziło nam tutaj, że zresztą no to, wiele, tak. wiele miasteczek zostało zalanych wodą. Tak. Te wodę można by gdzieś było przejąć. Nie, nic się nie zrobiło. No to, no, to jest jakiś, wie pani, jak ją zgromadzić, żeby, no, jak zbudujemy zbiornik retencyjny, to jak ją potem możemy zużyć, tak? Jak, na jaką odległość możemy ją przetransportować, tą wodę? No, no kilometr, dwa? No, to... Nie mam pojęcia. Tak, ale prawdę ja tylko mówię o tym, że to jest... Tak. Wiem tylko, że kiedyś była melioracja, bo to było za mokro. Tak. Melioracja może też służyć i odwrotnym jedno i drugie, melioracja. Tak, kompletnie żeśmy zaniedbali. Zniszczyliśmy tak. rowy melioracyjne, jakie były i nikt ich nie odnawia. No przecież to, no jak mówimy o tym, że trzeba coś zrobić z tą suszą, tak. to się nic nie robi, tylko się mówi. Jak tylko mówimy mówi, o tym, co minister rolnictwa mógłby robić, to mógłby na przykład tym się zająć, razem z ministrem ochrony środowiska, wspólnie. No to nie ma pieniędzy. No nic, tak myślę, że nie wiem, moglibyśmy kupować, tak jak Chińczycy kupują gospodarstwa rolne w Afryce. Może by no moglibyśmy tak. gdzieś kupować do tego. Nie, tak. no. Tak, nie ale. Żartą. No, jednym słowem, podsumowując już naszą rozmowę. Ja rozumiem, że możemy powiedzieć tak, że są jakieś możliwości czy potrzeby, żeby poprawić myślenie o polskim rolnictwie, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną. Tak, i o tym, jak przebudowywać strukturę i naszego rolnictwa, czy tak? Czy się z tym zgodzimy? Tak, absolutnie. Uważam, że niestety rolnictwo ma złą prasę, bardzo złą. Nie ma, rolnicy nie mają swojego reprezentanta, absolutnie, który by bronił ich interesów. PSL próbuje to robić, ale jest coraz mniej popularny na tej wsi. Z jakichś powodów rolnicy, nie będziemy tego analizować, uznali, że PSL już się skończył, nie jest ciekawy. Szukają swojego jakiegoś lidera, stąd popularność między Mikołajczyka coraz większa, bo pragną kogoś, kto by artykułował ich interesy i ich bronił, ale póki co tego nie ma. Zresztą jest ich coraz mniej się liczą. Nie są lubiani przez ludzi w mieście, mimo że ci ludzie w mieście na ogół pochodzą właśnie ze wsi, to, no właśnie, taki, to paradoks, dziwne, tak. taki paradoks, że odcinamy te swoje korzenie i jakby się ich wstydzimy. Natomiast są widziani jako ci, którzy byli największymi beneficjentami, najwięcej dostali i jeszcze narzekają. Jeszcze narzekają. Jeszcze tak. narzekają. Ciężko jest. Natomiast bardzo się zmieniła polska wieś dzięki Unii, tego w ogóle no, nieporównywalnie i wyjście z Unii będzie absolutną katastrofą. Tak, ale jeszcze by pani tak przyszło mi na myśl już na koniec, że jak ja widzę u swojego sąsiada rolnika, który ma tam, nie wiem, 15 hektarów i on pracuje i dwuzawodowy i on ma tak duże maszyny i takich dużo, że ja czasami się zastanawiam, czy to nie jest jakieś przeinwestowanie? To jest, absolutnie, na pewno. To jest też problem. Generalnie tak. No, troszkę to można zrozumieć, że spółdzielnie produkcyjne, kółka rolnicze, no wszelkiego rodzaju takie związki między rolnikami, do których władza komunistyczna zmuszała, męczyła rolników, sprawiły, że oni strasznie się jest, tego ale boją. Ale już jest drugie czy trzecie pokolenie. Minęło tyle lat, a jednak gdzieś to zostało, że nie, moje, to jest tylko moje, ja mogę pożyczyć, ja nie będę dzierżawił. To tak zostało zakodowane głęboko. Ja też myślałam, że to minie dość szybko, a jednak jest bardzo trudne, bardzo trudne. Nie lubimy spółdzielni. To, co, tak żyje ta Dania, tak żyją Niemcy, tak żyją Francuzi, te wielkie spółdzielnie zbożowe. Tak. Przez to jest taniej. Mają też swoich dostawców, swoje maszyny, swoje nawozy. No, dzięki temu obniżają koszty. My tego nie umiemy zrobić. Nie umiemy. Nie wiem, skąd to się bierze. Mało tego, powstawały to jak to się nazywa? Grupy producenckie. Parę lat naszej pracy nic. I się porozpadały. Teraz zapisu porozpadały się. Nie wiem, jaki udział w tym ma PiS, ale naprawdę się to wszystko porozwiązywało. Tu też powinno być jakieś właśnie, tutaj doradztwo czy izby mogłyby odgrywać ogromną rolę. Nie odgrywają.
No i myślę, wydaje, że też drugi kierunek, no to też polityka zagraniczna, ta dotycząca rolnictwa. Ta, no tak. No, a czyli nasze, że tak powiem, zawieranie sojuszy i lobowanie na terenie, no, jak no nie, głównie Unii Europejskiej. Jeżeli nie umiemy w innych dziedzinach, to i w tej nie umiemy. No, nie zawieramy sojuszy z nikim. No, miejmy nadzieję, że dorośnie młode pokolenie rolników, lepiej wykształconych, lepiej się obracających w świecie i oni to pozmieniają jakoś. No ale tych rolników, jak powiedziałam, to jest 100 tysięcy, takich, co my ich możemy nazwać rolnikami. To jest naprawdę garstka. No to może będą jacyś menadżerowie do wynajęcia, których nie znajdą. Tak. No nic, to chciałem bardzo pani podziękować za rozmowę. Bardzo. To było bardzo, jak dla mnie, ciekawe i interesujące. Bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że powiedzieliśmy jakieś pożyteczne rzeczy dla niektórych osób. Także dziękuję bardzo. Dziękuję.